Mam modny dom, jestem bogaty. Lecz cóż mi po bogactwach tych? Męczą sukcesy w mirze świata. Męczy pustego życia szyb. Zbędna mi jest ta maskarada. Bo ja bym oddać już był rad. Cały ten szum i zgiełk i czad. Za półkę książek dziki sad. Czym bym chciał się zajmować, gdybym nie robił tego, co robię? Przy poprzedniej płycie miałem takie poczucie, że ta poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, jeżeli chodzi o oczekiwania ludzi, że ja muszę ją zawiesić sobie jeszcze 3 razy wyżej niż wcześniej. I przez to żadna rzecz, którą pisałem, nie była wystarczająco dobra. Trochę było tak, że wchodząc w ten tryb tutaj osiadły i domowy, miałem lekki problem z odnalezieniem się w tym i po prostu nie dostarczało mi to tak dużo bodźców. Postanowiłem, że muszę się po prostu jakoś tam stymulować tym, co do tej pory dobrze działało. Podróż jest najwyższą formą wolności dla mnie. Najwyższą. To był jakiś taki też lekki może akt desperacji. Jeszcze nie ruszyliśmy, a ja już jestem tym wszystkim zmęczona. Miesiąc czasu, czy my to przetrwamy? W sumie już byliśmy na takich długich podróżach, ale... Ta kolej mnie trochę niepokoi. Tydzień w pociągu to jednak... Spokojna głowa. To jednak może przymęczyć. Zaczniesz układać kostkę Rubika, to nawet nie spojrzysz i już będziesz... Przyjąłeś tą kostkę? Całe szczęście. To ten? Tak. Tak zwany Polonez. Nie, to nie ten. To ten, no. Nie, to Intercity zwykłe. Dzień dobry. Dziękujemy, dobra kobieta. W całym tym wyjeździe wydaje mi się, że chodzi o to, że zmieniasz ekosystem. Sama kultura podróży to będzie coś, co będzie na mnie dobrze wpływało. Na pewno lepiej niż siedzenie w domu i patrzenie się w sufit, w ten sam sufit każdego dnia. To oderwanie i to, że wreszcie miałem chwilę świętego spokoju,
której tak naprawdę będąc tutaj na miejscu nie czułem, no, pewnie przez jakiś dosyć długi czas. Kuba to ma każde zdjęcie z wizy, jak bandyta wygląda normalnie. Ja bym go nie wpuścił, jakby to był mój kraj. Zobacz sobie, machaj. Ja bym go nie wpuścił. Trzymaj. Pokaż. Patrzcie. No tutaj jeszcze jakoś się prezentuje. Czekajcie, zobaczymy. O, tutaj to wygląda jakby jak morderca normalnie. 10 osób to minimum, nie? Tylko łezek brakuje pod oczami. Czekajcie, zaraz tu jeszcze coś na niego znajdziemy. O, no główna strona. Też jak jakiś psychol. Mieszkając w Ciechanowie, to nie wyjeżdżałem dużo dalej niż do Warszawy. W momencie, jak zaczęliśmy koncertować, pojechaliśmy na pierwszy koncert, o ile się nie mylę, do Puław. Później po Puławach była chyba Biała Podlaska. I to były jakieś takie jedne z pierwszych koncertów. Zaczęliśmy eksplorować coraz mocniej najpierw nasze podwórko w tej skali mikro, później to się robiło coraz bardziej makro i faktycznie doszło do takich rozmiarów, że dzisiaj jakby stąd tam jest zajebiście blisko. Bez strachu? Dom strachu? Dom strachu? Straszne? Idziemy. Czasami jest tak, że mam jakieś wyobrażenie na temat danego miejsca, a czasami jest tak, że jadę zupełnie z czystą tablicą. Ja trochę traktuję w ogóle to podróżowanie, w którym jestem teraz, jako takie sprawdzanie miejsc. Jeżeli któreś miejsce mi się podoba, to liczę na to, że jak już zobaczę wszystkie kraje, to wtedy będę do nich wracał. A mam plan, żeby do 30 przerobić wszystkie kraje. Wielką wyprawę, czas zacząć. Ja pierdolę, czego tu się w ogóle spodziewać po tej kolejce? No z zewnątrz tragedii nie ma. Też myślałem, że to będzie wyglądało tak, jakby się miało rozsypać. Ale w środku były takie momenty, że już czuję te prusaki po prostu chodzące po nas. Raz prosecco, raz prusaki. Tu jest ty dałeś mój numer? Tak, dałem to jest mój. To trzymaj, znajdź swój. Ajajaj. Kolej transsyberyjska. Wiesz, jak to rozłożyć? Boga, to chowałem. Jest i gniazdko. No, może nawet się rozprostujesz kiedyś. Ty, nie jest tak źle. Natomiast ja bym mógł na tym spać, na ludzi już. Bo co, na to jest jeszcze materac, tak? No co to chodzi? Idź tam z dzieciakiem, dzieciaka u tu dosnę. No, ten dzieciak. To zamęczy. Kurwa. Poraz, tak tam się przejdziesz. Ten dzieciak nas po prostu zniszczy. Dzieciak byś złapał. No, pulszo, daj, z pulszo. Patrz, kolej. Krzysztof. Anatolij. Anatolij. Nice to meet. Miło poznać. Bardzo miło. Jeszcze raz, jak go zowód? Krzysztof. Kuba. Miło. Dwa dni Irkuck? Bajkał. A później Pekin, Beijing.
super. Ja na początku słyszałem polski język i pomyślałem, że zagadam, ale później zobaczyłem tatuaże i tatuaże są w miarę charakterystyczne. Tak, a jesteś z Warszawy? Tak, my, tak. Znaczy ja właśnie... medycyny w Warszawie, tak. Skończyliśmy medycynę w Warszawie i... No, to właśnie ciśniemy, ja do Japonii. To jest jakbyś wjeżdżał... A, do Japonii. Tak. Ja skończyłem miesiąc temu, kolega jest po wystawie. Kurczę, panowie, to zapraszamy do nas w takim razie by gwoli rozładowania napięcia na... No jak jesteśmy w kolejnej wódeczki chyba się napijemy. Kostka Rubika. Przydałoby się głowę umyć. Wydaje ci się. Jaki gaz? Ja, szóstka czerwona normalnie idzie. Tak. Dziesiątka. Nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak bycie sobą, takie jakby sprecyzowane, w sensie, ja nie wiem, jak gdybym miał siebie rozłożyć, to ja bym pewnie znalazł w sobie 50 czy 100 różnych osobowości, jakichś takich, różnego rodzaju twierdzone, że to jest źle, bo ja w tej mojej głowie są wszystkie ładnie uwięzione, ale też dostałem tam dobre warunki do życia i to bardziej jest trochę taki szwedzki areszt, ale przez to może troszeczkę czasami jest mi trudno właśnie formułować myśli, bo gdzieś jedna z tych stron uważa tak, a za chwilę druga gdzieś to trochę neguje. Jakby z decyzyjnością mam na pewno bardzo dużo problem. Już wczoraj na przykład spalił ten dokument na popiół, roztrzaskał tę kamerę, wyrzucił ją najchętniej, a dziś bym posiedział, pogadał pewnie za tydzień. Znowu powiem, że to pierdolę i nie będziemy tego robili, a za dwa jednak szukałbym śmietniku szczątków tego filmu i znowu go chętnie odtworzył. No to jest jakiś taki rodzaj maniakalnej depresyjności na pewno. On bywa uciążliwy, ale też bywa bardzo pomocny właśnie przy pisaniu numerów, bo jak jest ta forma taka skrajna, że jesteś naładowany, stary, i czujesz się dobrze z samym sobą i myślisz, że to jest ten dzień, w którym spoko dzisiaj fajnie się wymyśliłeś. To jesteś w stanie przenosić góry i naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. A jak dopada cię ten drugi tryb, ten trochę mroczniejszy, który cię chce gdzieś tam do gleby sprowadzić, to wtedy choćbyś miał największą motywację, bo było działać, czy to fajne rzeczy i tak dalej, to każda z nich wydaje ci się taka mdła, blada i zupełnie nic ci się nie chce. Zastanawiam się też, czy gdybym miał taką możliwość, żeby to na przykład zwalczyć, wyrzucić to i żyć sobie w taki stabilny sposób, a nie taki właśnie targany dwiema skrajnymi jakimiś takimi formami, no to czy bym chciał to zrobić, może bym to jednak zostawił. Chyba jednak bym to zostawił. No nie, jak było na początku? Bo teraz mamy jechać na ten bike out do mamy jechać, to bez sensu to jest. Jechać do Irkucka, jechać z Irkucka do Pekinu, nie zatrzymując się w Mongolii, bez sensu zupełnie, jechać z Irkutka do Pekinu, z Pekinu do Szanghaju, z Szanghaju z powrotem do Pekinu, z Pekinu do Ulaanbaatar i wracać tak i znowu z Ulaanbaatar do Pekinu. Bez sensu. To jest w ogóle bez sensu i strata całej masy czasu. Kurde, nie wiem. Czekaj, no jesteśmy na Astaną centralnie. Tu będzie Omsk jakiś. A Irkutsk? Gdzie jest? Tu jest Irkutsk. Ale byłby hit, jakbyśmy tu wysiedli tu do Pekinu, i pojechali przez Kazachstan do Uzbekistanu, to moim zdaniem byłoby to najlepsze wyjście. No ale to musielibyśmy zaraz wysiąść gdzieś, bo to też bez sensu jechać do Irkucka, później znowu się cofać do Kazachstanu, to też... A nie cofalibyśmy się, gdzie patrzeć. Gdybyśmy wysiedli tutaj, to wysiedlibyśmy tutaj, zjechalibyśmy prosto do Astany i na własną rękę z Astany pojechalibyśmy prosto do Irkucka patrzeć. Robilibyśmy takim. Teraz to by było hit, no ale to jest za szybka akcja, żeby wysiąść teraz na wariackich papierach. Kamera. Tak, to jest mała kamera, little kamera na YouTube'a. Mam swój kanał i prowadzę program o Kubie. O mnie? O Kubie. Mała kamera, little kamera na YouTube'a.
mam swój kanał i prowadzę program o Kubie. O mnie? O Kubie. Online? Online czy to YouTube? Tak, tak, online. Mogę ci zapisać. YouTube. Krzy Krzysztof. This is the name of the... Yes. Możemy zostać do Władywostoku? Train. Możemy jechać? Это вагон, вагон вот этот, только до Хабаровска. А весь состав, весь поезд. Иные вагоны. До Владивостока, а до Хабаровска они отсыпят. Cool. Мы хотим остаться, ехать дальше. Bardzo miło było na pamięć. Do свидания. Dziękuję. Do свидания. Jeszcze raz, papa. Jeszcze raz. Mamy. Do свидания. Papa. Do свидания. Papa. Papa. Koniec wielkiej przygody. Pierwszy raz poziom, całe szczęście. Już widzę, że ludzie się normalnie ściskają, papa. Papa. Do свидания. Bye bye. Zastanawiam się, ale jestem zmieciony z plaży. Ten asfalt taki cieplutki. Aż się nie chce wstawać. Kurwa, ten asfalt wygodniejszy niż ta prycza w tym pociągu. Tam jest? 42. 3 tutaj. Tu są 30. To jest 11? 11, no. Tu jest nagle jakaś trójka wyryta, o co tu w ogóle chodzi? To jest 11, a to jest trójka. Ty, to jest jakiś pokój widmo, tego nigdzie nie ma. I co? O, sorry. Dobra, jest, 11. Masz? No. No. O kurwa. Ty, to wygląda jak Amelina w Nepalu trochę. No i spało się już gorszych warunków. Dobrze, że poprosiliśmy o pokój z hydromasażem. O jebane, ty, tu jakiś grzyb na ścianie. Pierwszy zamawiam jacuzzi. Myślę, że z Krzyśkiem już tak dużo podróżowałem, że raczej nie zaskakuje nas tam nic w podróży. W sensie znamy się naprawdę jak łyse konie i podejrzewam, że więcej razy spałem z nim w hotelowym łóżku niż z moją partnerką. Podobnie jak Ronaldo kiedyś mówił o Roberto Carlosie. Tak. Woda to nasza? Chyba tak, no. Fura wypożyczona, trzeba ruszać na Bajkał, nad Bajkał. Sprawdzimy, co to największe... Chodziło w tym kawałku tego, nie wiem, do teraz. Sprawdzimy to największe jezioro na świecie, czy ma coś do zaoferowania. Jest godzina 22:50. Będziemy tam o 3:15. Thank you.
tej miejscówki nawet nie jest w stanie chyba mnie obudzić. Historia zblazowanego rapera, tak nazwiem ten dokument. Nie mam siły, idę do auta. Nie mam siły, serio. Zaczynam śniadanie od musli. Misłe i zjaranie jest pusty. Muszę się napocić jak Bruce Lee. Z gazetami plazą kościuszki. Żeby mieć to siano na projekt U. Zacząłem w C2 jak pionek U. Teraz impreza co wtorek U. A nie leci I love my comment U. Ci kręcę po gracie znów super skuty. Nie uchodzą mnie facebookowe wczuty. Czerwonej piżamy jak super goofy. Brzuchem pełnym jak mój booking suki. Dopóki do płyty nie było w tym szmalu, to mogłem się palić w te szafy. Schowaj swoje ochy jak... Potrzebuję ludzi do pracy. Z Paryża do Stanów jak Eiffel. High beast, hyper. Lotu z Seulu do Taipei. Mój człowiek skośny jak Laufer. Powiedz ziomom, że przyleciał dobry dzieciak z Polski. Są takie dwa katalogi z pomysłami w mojej głowie i część z tych pomysłów to są takie rzeczy bardzo efemeryczne, które gdzieś tam ulatują i już następnego dnia nie zostaje po nich nawet ślad. A drugi rodzaj pomysłów to są takie pomysły w katalogu z napisem intuicja, co do których jestem zawsze przekonany i po prostu idę w nie, żeby się waliło i paliło i jakby w całej tej kołysance moich nastrojów rozmaitych, one zawsze zostają. Na pewno podróżowanie jest tym drugim, siedzi w tym drugim katalogu, bo to jest coś, w czym się kompletnie zakochałem i dzisiaj to tak naprawdę... Nawet miałem przez chwilkę taki moment, a to naprawdę nie było łatwe zadanie, że częściej niż o robieniu muzyki myślałem o podróżach. Że wracając, myślałem sobie, że już bardziej się czuję nawet czasami tak mentalnie jakimś poszukiwaczem przygód niż faktycznie raperem. Teraz w tym momencie aktualnie znowu przeważa ta strona, że moja głowa jest opanowana przez ciągłe jakby pisanie i myślenie o muzyce faktycznie. Chociaż to się właściwie przenika, no nic nie stoi na przeszkodzie, to trochę, żeby te elementy nawzajem gdzieś tam się ze sobą łączyły. To jest właśnie w sumie zajebiste. Wyobrażając sobie całą tę drogę, wizualizujesz sobie jakieś tam schodki i po tych schodkach się gdzieś tam powoli wspinasz. W tym momencie, jak sobie zdajesz sprawę, że kolejnych schodków już nie ma albo są, ale ty nie potrafisz ich dostrzec, czy tam nie potrafisz na nie wejść wyżej, to cię gdzieś tam twórczo zabija w jakiś tam sposób. Pamiętam, że był taki przełomowy moment, że gdy jechaliśmy do Azji, chyba byliśmy wtedy w Pekinie, to ja się wybrałem na taki samotny spacer. Poczułem, że okej, no w sumie nic mnie tutaj nie ogranicza i mam wreszcie jakiś taki moment, że mogę się skupić tylko i wyłącznie jakby na tych tekstach i zacząłem się na nich skupiać. Parę razy słyszałem jakiś taki zarzut, że to jest zbyt rozległe, że w czymś się gubię, bo tutaj byłem taki, a już w kolejnym numerze jestem inny, czy coś takiego, no ale to życie wygląda. No, moje życie jest dynamiczne, jest jakby różne. Każdego dnia pewnie dzieje się coś innego. Poza tym jeszcze jestem chyba najbardziej bipolarną osobą ze wszystkich, które znam. Więc to jest cały czas takie balansowanie po grzbietach wielu wysokich, dzikich koni. Też chciałbym, żeby właśnie moja muzyczka była taka.
robiłem sobie jakąś dziarę w Bułgarii, robiłem sobie jakąś dziarę w Stanach, to stwierdziłem, że też spontanicznie przywiozę sobie taką pamiątkę z tego wyjazdu, która, a właściwie to kilka pamiątek z tego wyjazdu. Poza tym chciałem przetestować chińskich tatuatorów, czy tam jest faktycznie fach w ręku. Te rzeczy, które robię, robię dosyć spontanicznie, nie zastanawiam się, trochę spontanicznie, ale też symbolicznie w jakiś tam sposób, więc nie mam tak, że dzisiaj patrzę na jakieś tam tatuaże sprzed lat i na przykład myślę sobie, że któregoś bym nie zrobił, bo po prostu się do nich łatwo przyzwyczajam i każdy ma jakieś tam znaczenie takie sentymentalne. Zrobiłem kilka jakichś takich symbolicznych tatuaży, bo te nogi poświęciłem na robienie logotypów różnego rodzaju, więc zrobiłem sobie byki w języku chińskim i zrobiłem jeszcze chyba pierożki, zrobiłem jeszcze przecież też dim sumy, które tak nam smakowały w Szanghaju. A sobie zrobię całe te nogi w takich jakichś dziwnych małych logów, co ty myślisz? Jestem łatwo palny, a do tego mam jebane serce ze słomy. Jestem łatwo palny, nie wpuściłem do domu nikogo od sumy. Jestem łatwo palny, a wokół płomienie są czerwone jak rubiny. Kolejne studio w Melin. No faktycznie, tak jak mówiliście, raczej bym się do internetu nie spodziewał. O Jezus Maria, aż tak? Jeszcze w dół. Tam. Okej. 40 pięter w dół. Oj, zajebiście jednak. Fajnie. No bo co, to nie jest, ale może coś tu nagrać. Fight Lab, tak się nazywa studio? Myślałem sobie, aha, dobra, ostatnie dwa lata nic nie pisałem, nie mam w ogóle żadnych tekstów, nic nie zapisywałem. To ja teraz będę rapował, o co chodzi? Przespałem cały ten czas, nic nie robiłem, fatalnie w ogóle. Co to będzie ze mną? Już jestem skończony, jeżeli chodzi o rapowanie i muszę sobie szukać nowego zajęcia. Jak byliśmy w Pekinie, to zajrzałem sobie w notatki, patrzę, myślę sobie, o Jezu, przecież ja tutaj mam w tonach to wszystko, to mam nie wiem ile gigabajtów zapisanych tekstów, jak to się stało, to sobie zapisałem tak wtedy, a to tutaj tak. No i jakoś tak zacząłem sobie te puzzle łączyć i faktycznie wyszło, że tego jest dużo, dużo, dużo. Strach stary, te lęki to jest to, czego najbardziej się boję. Od roku nie nagrywam, a co dzień nowe przeboje. Innych życie wygląda bardziej jak moje niż moje. Skradło mi serce i bezczynnie stoję w czapce. Korę skradli prywatność nami, nawet nie wiem w której chwili. Cały świat nagle zaczął nosić to za krótkie bini. Dzwonią... Nie oszukujmy się, już dzisiaj to chyba nic z tego nie będzie. W pewnym momencie się złapałem na tym, że faktycznie tych rzeczy pojedynczych małych jest dużo i z nich można urobić jakieś większe. I zacząłem sobie konstruować teksty na podstawie tych takich pojedynczych strzałów, które notowałem przez ostatnie półtora roku. I właściwie każdy tekst jest troszkę taką sklejką, ale taką tematyczną sklejką, bo łączyłem ze sobą rzeczy, które do siebie pasują. A to też jakby jest dużą siłą pewnie tych rzeczy, bo to jest taki też stopień autentyczności, którego jeszcze nie miałem aż do tej pory, bo każdy jeden pojedynczy wers był jakąś tam chwilą, jakimś tam takim pojedynczym strzałem. You can still taste the milk, right? Yes, yes, yes. Yeah, exactly. So, but still, that's milk vodka. That milk vodka that comes out of the milk. Yeah, please drink it.
Jak? It's not bad, isn't it? All right. I'll show you one thing, like the tradition. Oh, okay. Dzisiaj na przykład mnie obudziła jakaś rymowanka, także wstałem i pierwszy co pierwszy taki... pierwszy taki obraz, który po przebudzeniu zakodowała moja głowa, to było to, że coś tam się rymuje z czymś. No co śpię, bo czekam na cyberpunk. Jej uśmiech obok mnie jest jak powerbank. Pokaż miejsce i wiedz, że już byłem tam. Czytam tekst, myślę, że to nie całkiem ja. Nieraz musisz trochę przyaktorzyć i jest tak, że na przykład masz super wesoły nastrój, a zaczynasz pisać coś smutnego albo odwrotnie. Jesteś super smutny i piszesz wesołą rzecz. Nigdy nie temu miałem coś takiego, że na przykład miałem raczej taki niezinny dzień, a napisałem super wesoły kawałek. Czasami jest tak, że na przykład napiszesz numer będąc bardzo wesołym i ten numer też jest wesoły, a przychodząc do studia jesteś mega smutny i też musisz troszkę grać. Gdzieś nieraz się pojawiają jakieś takie flesze z jakichś tam starych sytuacji też. Nie, to nie jest nigdy tak, że piszę jakby w trybie tu i teraz, że to, co się teraz dzieje. Czasami jest tak, że koduję emocje i gdzieś one później wracają i przywracam je w jakimś momencie. Teraz mam taki moment, że czuję się na przykład bardzo pewien swoich decyzji, pewien, że te rzeczy, które robię, są słuszne i że ten plan, który gdzieś tam sobie nakreśliłem w głowie, jest okej. I robię dobrze, ale tak jak mówię, no to jest ten pomysł z tego drugiego katalogu pod tytułem Intuicja, który sprawia, że żeby nie muszę się bać o to, że to nie uleci zaraz, nie wyparuje. W pustyni Gobi. Za dużo bodźców. Już nie ma co zrobić wrażenia po prostu. Chyba tylko wybuch wulkanu może to uratować. Właściwie to pod koniec tej podróży, jak już byliśmy w mongolskiej jurcie, to poczułem, że mam trochę tych rzeczy do nagrania i że faktycznie jest z czym do tego studia wejść. Los Angeles jest dla mnie takim miejscem, które zawsze mnie inspiruje i działa na mnie dobrze pod kątem pisania, więc wydaje mi się, że tam wiedziałem, co robię akurat. To, co się działo w mojej głowie w porównaniu z tym, co się działo na początku tej podróży, to już było zupełnie coś dużo bardziej promiennego, powiedzmy tak może. Młody chłebo, w sumie nie zrozumiesz tego. Mam małego, a rapuję jakbym miał dużego. Moja głowa to parowar albo Sarajewo. Ojciec głosował na Kaczyńskiego, nie wiem dlaczego. Moja była słucha One Direction. Przy poprzedniej potrafiłem nie mieć rok erekcji. Chociaż w sumie to jest sexy, nie wiesz w teksty. Sam mam fałdy jak te karbowane lejsy, Leo Messi. Czemu masz ten uśmiech tylko kiedy trzymasz iPhone? Te kamienne twarze wokół jak na górze Rushmore. Widzę tylko las rąk, pełen stempli paszport. Miałem tylko chęci i zrobiłem z tego Gazprom. Gazprom, 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 Gazprom. To wjeżdża dobrze. Wjeżdża, wjeżdża. Cała ta wyprawa była takim dla mnie jednym wielkim maglowaniem mojej głowy i pewnie cały czas dorzucaniem jakichś tam nowych danych. Cały czas się musiałem nad czymś tam nowym zastanawiać i cały czas jakieś te nowe puzzle dokładać. No to siedzi gdzieś tam we mnie pod spodem wszystko. Suma tych jakichś rozmaitych doświadczeń, każdy z tych ludzi. Często były pewnie nawet takie charaktery, których ja dzisiaj nie byłbym w stanie spamiętać i gdzieś tam sobie otworzyć w głowie, ale wcale nie jest wykluczone, że oni też mieli gdzieś tam... Nawet może...
może pośrednio, ale bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób dzisiaj myślę. Każdy tam ten puzelek. Ja w ogóle jestem fanem takiego życia totalnego, w sensie chciałbym dużo wiedzieć o wielu rzeczach i dużo różnych rzeczy i różnych emocji, często jakby z różnych biegunów przeżyć i tak dalej, może nawet czasami dla samego przeżycia, ale to jest taka pętelka, która się nigdy nie domyka, no tego się nie da zrobić. Nie da się być wszędzie, nie da się wszystkiego przeżyć i nikt nie wie wszystkiego wszystkim też. Gdybyś mi dał wszystkie możliwe zawody do wykonania, każdy, mógłbym sobie wybrać... Nie, no gdybym mógł sobie wybrać wszystkie możliwe zawody świata, to wybrałbym być raperem na pewno. Zastanawiałem się nad tym bardzo często w życiu i nie widzę dla siebie niczego innego.